Witam was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze SnowRunnera. Kochani, sobota. Kurde, jeszcze parę dni tylko. Ja sobie troszeczkę podgłośnie grę, bo już mi auto tak działa. Czasami działa, czasami nie działa. Natomiast, kochani, jeszcze parę dni i wychodzi DLC 10. Znaczy, ja wiem, że już jest to DLC w ogóle. Ale ja nie patrzę na nią w sumie. Tam mniej więcej widziałem, o co chodzi, ale tak to sobie chcę zostawić to na wszystko na przyszłość. Natomiast, kochani, gościnny interes i jeżeli się wszystko uda w ten sposób, to... czy ja mam to podłączone? Tu? Żurawiu? Nie mam. Jeżeli się wszystko uda, chociaż nie zrobię tak. Bo potrzebuję tej linki, potrzebuję, żeby złapać tamtego kata. Także, kochani, jeżeli się wszystko uda, po raz trzeci to mówię, to zrobimy dzisiaj gościnny interes, ponieważ mam nową ciężarówkę. Na razie tam chyba nie włączamy tamtego silnika, zobaczymy, kiedy będzie potrzebny. No i na spokojnie pojedziemy sobie do tego motelu. No i chyba myślę, że tą główną drogą, że tak powiem, przez ten lód. Jeżeli trzeba będzie, to po prostu, wiecie, każdą ciężarówką przejadę osobno i się po prostu będę łączył, wiecie, poza lodem. Ale na razie na spokojnie. Ty tam uważaj. Bo mam jedną ciężarówkę, a propos tego, co mówiłem wcześniej, która jest z moda i jest fajna. Ona nie jest OP. Powiem, że tak w pół OP. Znaczy, fajnie się nią jeździ, o tak, bo są takie, wiecie, głupie OP. Są fajne OP, no i są takie jak ta ciężarówka, czyli takie, że się przyjemnie jedzie, ale utknąłem w błocie, więc jakby, no. Więc tak to, natomiast mam tutaj głupio OP jednego skauta, ponieważ nie wziąłem jednej misji, ale o tym później. Tutaj, ostatnia misja była tutaj. I będę chciał ją zrobić. Nie wiem, czy dzisiaj zrobimy ją, czy nie. Ale... Dobra, wiecie co, włączmy na moment ten silnik tam z tyłu. Bo przecież się nie ten... Wiecie co, dajmy mu trochę więcej miejsca. O. Zanim on zahamuje, to kurde, będzie różnie. No, także kochani, kończymy to powoli. Poprzygotowywałem część misji. Zobaczymy, czy się uda zrobić dzisiaj. Raczej nie. Aczkolwiek, no, mam nadzieję, że jednak trochę tak. No, tak trochę niebezpiecznie jeździć z kamerą do tyłu. No i właśnie, i się zaczyna, kurde, problem tutaj. Nie, to nie, jeszcze nie. To jeszcze się problem nie zaczyna. Dajmy na wysokim biegu, to będzie, no, chyba wrzuci piątkę z siedmiu. Chodzę, żeby te deski, kurde, na górze, oho, nie zleciały. Ale jak mówię, tamtego kata będę musiał częściej, kurczę, używać, tylko on nie wiem, czy ma możliwość podłączenia sobie żurawia. Silnik tam na moment, bo no przecież się nie dogadam. Dobra. I teraz się schody zaczynają. Tylko po której stronie ja jechałem tutaj? Po tej chyba... Po tej chyba prawej zazwyczaj, tak. Dobra. I teraz. To na pewno włączamy silnik. Tego z tyłu. Niech on sobie tutaj działa, niech on pomaga. Będzie przecież jakaś tragedia za moment. Tak coś przeczuwam. Ale póki co... Póki co jest ok. Uwaga na deski. Nie za głęboko w las. Kurde. A tu. Zresztą się na boczek, znaczy na brzuszek przewróciły. Dobra, puść.
Chodź. Mam silnik włączony cały czas, więc nie powinno być źle. No, ten trzeba uważać. Mi się zapadnie, ale... Dobra. Wyłączamy tamten silnik. Niech on wjedzie tylko na asfalt, to wyłączymy również napęd na wszystkie koła. No i dobra. Jeden lód za nami. Nie było źle. Przed nami jeszcze kolejne trzy. Na całej trasie chyba są cztery, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Nie, to przepraszam, to wszystkie lody mamy przed nami. Dobra, cztery. Można pojechać oczywiście inną drogą, ale... Mamy na tyle długi konwój dwuciężarówkowy, że już wolę jechać faktycznie przez ten lód niż tam, wiecie, co chwila przełączać się między ciężarówkami, bo jednak gdzieś tam, kurczę, się zahaczy o jakieś drzewo. Gdybym pojechał, wiecie, jakimś błotem albo czymś, nie? I tutaj po tej stronie... Silnik jest włączony już, więc nie powinno być źle. No tu niestety... Tu niestety muszę, kurde, jechać w ten sposób, ale mam nadzieję, że przejedziemy do tego śniegu. Dobra, ale widzę, że kart sobie daje radę, bo on podjechał bardzo blisko. Więc on dawał radę sobie. Dobra, 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 dobra. Drugi chyba lód za nami. Chyba tak. Dobra, wyłączmy silnik. Znaczy wiecie, no mógłbym mieć cały czas włączony, nie? Bo to aż tak dużo tego paliwa nie zużyjemy. Zwłaszcza, że jak dojedziemy do motelu, no to niedaleko jest stacja paliw. Więc można się uzupełnić, ale w razie W, nie? Gdyby coś się wydarzyło, to wolę mieć to paliwo. No i bardzo, kurde, lubię tego Kraza. Teraz Urala, tego z przodu. Ładnie. Aż czwarty bieg. Bierzmy trochę. Całe szczęście ta deska na górze się trzyma. I tu ostrożnie, właśnie muszę, kurde... Niestety prawej strony się trzymać, dobra. Żeby to z tyłu dało radę, dobra. No i kurde, kolejny. I tutaj było to lewą stroną. Chyba. Nie wiem, czy on podjedzie i nas popchnie. Tak, podjedzie i nas popchnie. Popchnij, popchnij. Dobra, dzienny. Tylko ty tam, kurde, uważaj. Dobra, ja go na razie wyłączę. Bo to jest ten element, kurde, w którym niestety nie daje rady. Bo widać było, że on się tam na barierce zaczepił. Więc tu sobie przejedziemy osobno. No come on. Dobra. Powinno być ok chyba. Czemu wjeżdżasz w rów? Wyłaź stamtąd. Dobra, raczej go nie złapię stąd. Za daleko, no. Będę musiał go z mapy niestety złapać. Oj, oj! Oj, 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 oj!
O kurde. Nie sądziłem, że to aż tak. A, bo ty masz, kurde, cztery ośki, dlatego ty jesteś taki mądry i idzie do przodu. Że to masz mniejszy, znaczy lżejszy ładunek, chyba. No, to powinno być, kurde, odwrotnie. Ale tam widzę przynajmniej, co z tą deską się dzieje, więc wolę już tak. Nie, nie, wyłącz sobie AWD. Zmień pojazd. No i dobra. Tragedii nie ma. 10 minut odcinka, bo tak patrzę, kurde, niestety. Nie wiem, czy te odcinki nie będą dłuższe, bo tak mówię. Chciałbym... Chociaż to i tak dopiero wyjdzie we wtorek. Dobra, czyli wtorkowe odcinki będą jeszcze prawdopodobnie z tej mapy. Dwa. Prawdopodobnie. Może będzie ich więcej. Może jakiś niedzielny odcinek dodatkowy będzie, bo w sumie kończymy powolutku. Te zabawy tutaj w main, ale... Ale tak czy inaczej, trochę jeszcze nam zostało, zwłaszcza, że to będą te misje długie takie, wiecie, z tymi kłodami, nie? Więc... mam je trochę przygotowane, ale nie te z dostarczaniem do tych domów, po, wiecie, porozrzuconych po mapie. Natomiast z tego, co pamiętamy, znaczy ja w każdym razie pamiętam, to niektóre te miejsca... Właściwie większość tych miejsc jest w miarę blisko tych punktów tartacznych. O, to poszło gładko. Bardzo się cieszę. Tak, to już tu? To już tu. Do hotelu, okej. Kurde, fajnie. Cieszę się. Niesamowicie. Natomiast będziemy tutaj jechać, ale inną drogą jeszcze za chwilkę. Bo jak mówię, ten gościnny interes chciałbym skończyć. Dokończyć jedną misję, której nie pokazałem w ogóle, ale będę opowiadał o tym za chwilkę. Żeby teraz nie spoilować specjalnie. A tak myślałem właśnie, że walnę. Ale tamten kat ma wyłączony silnik, więc... Moment. Ja tam widzę, że za szeroko pojechałem, no. Dlatego właśnie się trzymam tych stron zewnętrznych, nie? On tam ma silnik włączony, widzę. O, trochę tu bliżej. Dobra. Tego azowa, który tutaj był i którym przywieźliśmy... Nie to. Którym przywieźliśmy krótkie kłody, no to go musiałem niestety zabrać, bo... on niestety z tym zawieszeniem obecnym nie jest tutaj mile widziany, że tak powiem. Tutaj możemy wieźć średnie kłody razy 3. No niestety, nie zrobiłem porządku tutaj. Teraz to muszę robić. Damy go tu, gdzieś. Dobra. Tak, ciebie. Potrzebujemy. Hit. Jest.
Nie ciebie chcę. No, tutaj w zawieszenie, kurde, znowu poszło. Ale przynajmniej koła wszystkie są. I etap kończony. I teraz serwisowe części zamienne, materiały eksploatacyjne razy 3 i kontener towarowy. Kochani, wszystko to, znaczy nie, prawie wszystko mamy tutaj. Ciebie, mój miły, wstawimy tutaj po prostu na boczek. Mordy gazowa. Tu. Git, także tylko serwisowe części zamienne. Potrzebujemy tu przywieźć. Na ciebie gdzieś wstawimy. Może tu. Dobra. I teraz, kochani, coś, czego nie pokazywałem, ponieważ tego moda nie miałem do tej pory. Gdzie ty jesteś? Mój miły. Co, złapię go tak. Gdzieś tutaj, tu. Tu mamy, kochani, Stepa 127 z moda, oczywiście link do niego dostaniecie, natomiast co jest w nim ciekawe, to to, że tę naczepę, którą widzicie, on ma wbudowaną, nie można jej odłączyć, jak widać nie ma, nie? Możliwości odłączenia, także po prostu mamy, on ma wbudowaną naczepę trzymiejscową, ale tutaj różne inne rzeczy też można do niego wrzucić, jeżeli będziemy na drugiej mapie, to pokażę po prostu. Jakie on ma tutaj modyfikacje dodatkowo. I muszę powiedzieć, że właśnie jak mówię, on nie jest OP. Jechałem tutaj przez te wszystkie błotka różnorakie i muszę powiedzieć, że no super łatwo nie było, nie? Natomiast jesteśmy tutaj z tego względu właśnie, że on ma trzy miejsca. Tak jak mówiłem, że załatwię jakiś pojazd, który będzie miał trzy miejsca na ładunek. No i sobie pojedziemy tym, kurde, stepem. Mega długo się uruchamia, ale to też spoko. Natomiast my musimy sobie tutaj ustalić trasę, bo będę jechał właśnie tędy. Mógłbym pojechać gdzieś tam jakoś tam, ale wydaje mi się, że jak pojedziemy sobie tędy tu... tu jest chyba jakiś przejazd tędy. Tędy tu. Mógłbym przejechać w lewo, ale chyba tak nie zrobię. Wydaje mi się, że ta trasa była tutaj, nie? Po tej stronie, tu. No i tutaj pamiętamy, bo jechaliśmy. Tędy tu. No zobaczymy. No wyrywa się całkiem nieźle. On ma, jak widać, tutaj blisko kabiny, a beczki. I to faktycznie są beczki z paliwem i koło zapasowe, także fajna sprawa. Naprawdę. I fajny modzik po prostu, taki wiecie. Standardowy. On ma jeszcze dodatkowo... No widzicie, trochę jest OP, nie? Ale to dzięki zawieszeniu, które można też dorzucić. Także trochę wyżej. Załączmy napęd na wszystkie koła. No i jedźmy, kurde. No i tak się, kurde, prezentuje. Trochę skacze, to trzeba mu przyznać. Ja też jechałem nim wcześniej, to... No to lubi podskoki. Ale ogólnie bardzo ładnie ten mod jest zrobiony, jak tam w środku. Ja nawet nie zobaczyłem. Aha, tutaj można sobie nawet zmienić. Tutaj to radyjko można dodać. Te klucze, co tutaj widać, też. Natomiast zamiast tych kluczy można jakieś młoty dać, siekiery, jakieś bzdurki, nie? Ale tak to, kurde, widzicie. Bardzo surowo wyglądające wnętrze. No ale... kurde, fajna sprawa. No i jedzie, taki terenowy, nie? Dlatego między innymi tę trasę wybrałem tutaj. Żebyśmy zobaczyli, jak on sobie tutaj radzi. To duża kierownica, nie?
ale takie delikatne burty ma, więc ten ładunek tak łatwo nie wyleci. No ale dzięki temu, dzięki tej misji skończymy drugi zestaw kontraktów. O. Kurde. Dobra, silnik ma. Silnik tam mocniejszym udałem. Chociaż i tak w momencie wyboru tego silnika moc do masy kształtowała się na A. O. Więc, jak mówię, to nie jest super OP, chociaż, jak widać, jedzie sobie, nie? Śmiało po tych wertepkach. Czy tak śmiało, nieśmiało, no. Raczej właśnie nieśmiało sobie jedzie. Jakby się bał, kurde. Trochę, bardzo ostrożny. O kurde. Nie kojarzę tego. Może kojarzę, ale... Oj, oj, oj. O kurczę, blaszka. Dobra. Padłem niestety. Nie. Łap tam to drzewo, o. Po prostu. Dobra. Co za masakra. Ale to nie jechałem w takim układzie tędy chyba. Moment, bo może ja wybrałem jakąś inną trasę. Nie, no tą. Bo nie kojarzę właśnie tego, kurde, przejazdu po tych deskach. No ale okej. Okay. No właśnie, jak mówię, on nie jest OP. Tak sobie pomyka bardzo pomału. A się przewróci, kurde. Jak po śniegu sobie daje radę? Daje. My musimy jechać gdzie? Nie ma znaczenia w sumie. Bo oba jadą w prawo. Ja właśnie zauważyłem, że on ma bardzo ostry skręt. Taki, wiecie, lekki ruch kierownicą i on faktycznie skręca mocno. Ale faktycznie taki stepowy, nie? W sensie, wiecie, jak te wszystkie inne stepy wygląda. Także fajnie, że on jest tutaj, że będę go wykorzystywał częściej. Dobra, gdzie my jesteśmy w ogóle, co my robimy? No, zobaczcie, jak podskakuje, kurde, on nie powinien tak podskakiwać. On jest za lekki po prostu. Chociaż jest mod, będę musiał go sobie przetestować, ale chyba samodzielnie właśnie, który zwiększa masę pojazdów, ładunku. Jak się pojazdy zachowują w błocie. Nie chciałem tego... O kurczę. Nie chciałem tego testować jeszcze tutaj, że tak powiem, w międzyczasie. Żeby czegoś nie zepsuć. Po prostu pomiędzy, że tak powiem, sezonami.
To ma opony błotne w ogóle, to co on ma. Ale widzę, że dają radę. Kurde, tam 4 ciężarówki, będziemy mieć 5. 5? Tak, 5 ciężarówek, jak ta dojedzie. Znaczy przez mrokiem tam nie dojedziemy, już widzę. Chociaż tuż za tym skrętem tutaj. Troszeczkę w dół i będziemy na asfalcie. Więc może. Ładnie, kurde. Jedziemy sobie, pomnik jest. Zbliżmy się, żeby widzieć więcej drogi. A nie, bo kółkiem myszy po prostu tutaj sobie oddalam i zbliżam, jakby ktoś nie wiedział. Albo lewą gałką pada do przodu i do tyłu. Dobra. Ile klakson ma? Ajajaj. Ale tego giba, nie? Mocno. Teraz możemy rozpocząć renowację. Niebawem to miejsce będzie atrakcją turystyczną, a cały obszar stanie się dumą stanu. Dzięki za pomoc. 16200. Trochę mało, powiem szczerze. Ale dobra. No i tak to kurde wygląda. Spoko. Także kochani, to mamy zrobione. Nadleśnictwo Yellow Rock mamy zrobione. Garaż Evansa też oczywiście, także została stolarnia. Przetwórnia drewna, ostatni etap nam został, natomiast tu, kochani, się okazało, że mamy brud, lód i dostawę. Które to miejsce jest tutaj? I bo patrzyłem, że ta misja, o tak jak właśnie teraz patrzę, jest widoczna, nie? W sensie ta ikonka jest duża. No i tutaj miałem po prostu naszego mastodona, który wyciągaliśmy Land Rovera, no i pojechałem sobie po prostu tędy tu. No i patrzę, że tam są, kurde, jakieś dwie naczepy są. I tu jest jedna właśnie z nich. To mogę ją pokazać. Jest tam z tyłu. Tylko przełączmy się może na dzień. Oto nowa misja. O, jest naczepka. No i po prostu trzeba te części zamienne do pojazdów porozwozić. Porozwozić w różne miejsca. I jedna z nich była... gdzieś tu w boczek się jechało. Nie wiem, czy nie tu. Tu. To była pierwsza z nich, a dlaczego o tym mówię? Bo myślałem, że zrobię to samodzielnie, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że dobra, to pokażę kawałek tej misji. Także tutaj po prostu jedna z nich była, natomiast druga jest tu. I tu, być może zauważyliście wcześniej, mamy tutaj pojazd, który się nazywa Mega Cab Runner. Niestety on jest ultra OP, ale to tak masakrystycznie, zaraz zresztą zobaczycie. Ale dlaczego go wziąłem? On jest trochę uszkodzony już niestety, ale nie mam uszkodzeń w ogóle, że tak powiem, nie naprawiałem go, więc tak tylko wizualnie on jest uszkodzony. Ale dlaczego go wziąłem i dlaczego jest Ultra UP? Dlaczego jest Ultra UP, nie wiem, ale był, on dostał jakąś nagrodę chyba od tego, od Saberów po prostu na Steamie, że tam jest ten mod showcase, nie? Taki pokaz modów. No i między innymi właśnie był ten Cab Runner, ale on jest po prostu mega ultra OP. Chyba, że tam jakąś po prostu złą konfigurację wziąłem, nie?
No właśnie, ale on może w każdym razie dołączyć sobie tutaj tę przyczepkę, no i sobie pomyślałem, że sprawdzę tego moda, bo już go miałem dawno zainstalowanego, ale... No właśnie. Ale nie, nie chciałem. Dobra, mamy to. I teraz, kochani, musimy wrócić do bazy po kolejną. No i właśnie, jak widzicie, on po prostu jedzie. Ale nie tędy w ogóle jadę. Tam powinienem jechać. Tu sobie chyba zawrócimy jakoś. Czy ja potrzebuję tę przyczepkę? W ogóle nie potrzebuję jej. On po prostu nie ma tutaj żadnych, wiecie, skrupułów do niczego. On po prostu jedzie. Wszędzie. A tędy jechałem chyba. A nie, to dzisiaj jechaliśmy tym. Naszym taborem. No i właśnie, kurde, on jest niestety głupio OP. Bardzo głupio OP. Także bardzo delikatnie trzeba nim jechać. Ma tylną oś skrętną. Wiecie co, ja sobie zaznaczę może to miejsce, bo to jest tu po prawej. Także pomyślałem sobie, dobra, zróbmy tę misję szybciutko. Że ja chciałem zrobić ją szybciutko. Wiedziałem, że trochę będzie OP ten wóz, ale nie, że aż tak. On po prostu szybciej przejeżdża przez ten lód, niż on się zapada. No właśnie, jakieś takie bzdury cię tutaj wykonują. Znaczy na normalu to jeszcze tam w miarę się zachowuje, nie? Ale na wysokim biegu to po prostu tragedia. Dobra. Jesteśmy tu. Mogę dołączyć przyczepkę i teraz szybciutko zobaczmy, którędy można jechać. Wydaje mi się, że tędy. Tędy tu. Potem chyba tędy tu. No. Także pomyślałem sobie, że to będzie na tyle krótka misja, że spoko, że ją pokażę. No i tyle. I po prostu odinstaluję tego moda, bo jak mówię, ja byłem przekonany, że wiecie, jak nagrodę dostał, no to będzie taki kurczę, no nie wiem, chociażby jakby ten step, nie? Przed chwilą. Ale... Ale zaczyna być problem, bo wywaliłem ten ładunek. A nie mam niestety nic w pobliżu. To by mi go tutaj, kurde. Ojoj. Nałożyło z powrotem. No nic. Pojedziemy ostrożniej trochę. No tak po prostu dodaję gazu delikatnie, żeby po prostu jechać w miarę szybko, ale bez przesady. Jak mówię, najgorsze jest to kurde, nie no, mamy w sumie Kamaza, więc ewentualnie Kamazem mógłbym przyjechać. To jest kwestia tylko części zamiennych do pojazdów dostarczenia. Na pewno by lepiej wyglądał samochodzik, gdybym go nie uszkodził, ale jak widać było, no nie trudno jest go uszkodzić.
No i tyle. Masakra. Gdzie mamy Kamaza? Kamaza mamy tutaj. Tu. No dobra. Tutaj do części zamiennej do pojazdu. Dobra, to kochani. Widzimy się jak po prostu na łoże pewnie na tego, na ten tutaj pojazd nasz, na tego Cabrunnera, czy jak on się tam nazywa. Mega Cabrunner, no. Jak na łoże to po prostu na jego naczepkę i dokończymy tę misję. Okej, kochani. W sumie bardzo szybko mi to zajęło. Znaczy bardzo szybko. Bardzo krótko mi to zajęło. I jesteśmy, dobra. Którędy? A to w sumie tu. No dobra, no to już mogłem samemu je pojechać, w sensie Kamazem. Ale dobra, już skończymy tę misję tym śmiesznym wozem. No to już na spokojnie, myślę. Znaczy tam było napisane w sumie w tych modach do tego, znaczy w modyfikacjach już samego pojazdu w grze, że no jeżeli chcemy tam jakiś ultra speed czy coś, to wybierz tę skrzynię biegów, no i tę wybrałem, wiecie, po prostu chciałem zrobić samodzielnie tę misję, wiedziałem, że będę potrzebował jakiegoś skauta, więc sobie pomyślałem, że zobaczę, czy w ogóle ma sens ten pojazd, tak żeby go pokazać na wizji, że tak powiem, albo nim jeździć, tak powiem, dalej, dłużej, tak jak Land Roverem, no ale widzę, że nie. Dobra. Tyle. Etap. O kurde. Tu są dwie przyczepy i z powrotem z nimi. O kurcze, blaszka. Ale z drugiej strony. Pojedziemy sobie tędy. Pojedziemy sobie tu. Tędy, tu. Tam zostawiłem. Nie wiem, czy nie. Tędy, tu. Weźmiemy ją na hol. Pojedziemy chyba tędy, tu. Tędy tu, ru. No dobra, tutaj przynajmniej nie mam żadnych tych ładunków, więc mogę pomykać. Okej, chyba że zniszczę coś za chwilę. Okej. Tak, wiem, już się w ogóle tutaj jakby nie przejmuję realizmem w tym miejscu. O kurde. Nie, że mi się w ogóle przejmował realizmem podczas tej misji. Ale powiedzmy, że musiałem bardziej uważać. Gdzie mnie to kurde prowadzi tutaj? Puść tę gałązkę. A tu jest ta przyczepka, no. Dobra. Co? Ty, złap. Na padzie gram, bo kurde kierownicą to bym nie ogarnął tego w ogóle. Więc... Ty... Złap to. Tak, to przyczepka? Tak. Nie wiem, czy nie za blisko. Puść. Jeszcze raz. Ciebie. To jest chyba ten, tak? Tak. Dobra. Tylko ej. O, come on. Nie wiem właśnie, czym się zaczepiłem, czy tamtą tylnią przyczepką? Przednią, dobra. Ja wiem, że tamta tylnia przyczepka ma nóżki wystawione. Daję sobie sprawę. Juhu! Nie! Ale standardowo, jak się domyślamy, mamy tutaj... Pójdź to! Rozłączyłem przyczepę. Zaciągnijmy po prostu
tak zwanego hama. O kurde, się za tego zaboksował tu. Jak tam szczepka? Okej. Świetnie, twoja pomoc naprawdę nas poratowała. Korzystaj z naszego magazynu, kiedy tylko chcesz. No właśnie, tu jest magazyn bowiem. I chciałem zobaczyć, co w tym magazynie jest w ogóle. Części zamienne do pojazdów w nieskończonych ilościach. Okej. No i dobra. Teraz dostarcz do inspektoratu. No właśnie, momento. Wracamy, kochani, na tamtą mapę w ogóle. Okej. No tak wygląda. Także ładnie wygląda, tylko że kurde, jak mówię, no tutaj są różnego rodzaju. Triple turbo spec, ja mam to. Nie wiem, może będzie jakiś ładniejszy albo coś. Skrzynia biegów. 6. Stock ish. Czyli taka standardowa. To jest Mega Trail Active. No właśnie, dałem go, kurde, żeby był. Może taki powinien być, kurde, nie wiem. O i tutaj są właśnie, jak widać, cheaters, nie? Single Swamp Runner, nie? Może te powinny być. No i blokada dyferencjału i tyle. No nie wiem, zobaczmy. Faktycznie tutaj, jak go wrzucę na bieg wysoki, no to nie, no to tutaj jest faktycznie standardowy, powiedzmy, nie? No długi jest, także mi się nie podoba specjalnie. Ale, no dobra, powiedzmy, że można z niego zrobić, że tak powiem, coś normalnego, ale dobra. Nara, dzieny za twoje usługi, kochani. Natomiast my, o, skoro już jestem tutaj, to pokażę tego stepa. On był gdzieś tutaj. Powolutku. Tu. Tu, za tym. Za tymi, tu. Także on tak wygląda. Ma tę, widzicie, przyczepkę już nałączoną. Trzy silniczki. Nawet ten tutaj widzicie od B, A minus A. Także wziąłem ten największy, znaczy najlepszy. Balansowane, wysoki zakres i terenowe skrzynie biegów, fabryczne. Ja wziąłem sobie to standardowe, które jest aktywne. Opony terenowe. Są chyba jakieś nowe albo stare. Co to są? Jakieś takie kurde malowane, jak z lat 60. czy 50. Opony błotne. Właśnie czytanie są autorskie. Natomiast, no, ja wziąłem te. Są jeszcze takie. Z łańcuchami, także kurde, naprawdę mega mod. No jest ten offline, który ja wziąłem, po prostu w razie czego. Czyli w sensie, no, z własnym zasilaniem. Ta wyciągarka, no i tutaj zaawansowana. Upgrade heavy track. Także spoko. Odłączany blokada dyferencjału, tu koła zapasowe albo części z naprawą. Części do naprawy. Jeden tylko snorkel, no i właśnie te dodatki. Możemy sobie tutaj zapakować rzeczywiście żuraw załadunkowy. No to jest ten UPI. Ale, no właśnie. Tutaj mamy albo części naprawy, 2000 wody. O kurde. Już był zrobiony po tym. Po wyjściu tego 9 DLC. Dobra, tu jest woda. Tu mamy właśnie to, co ja użyłem teraz na 3 miejsca. Naczepka. Tutaj dodatek van, 3000 punktów naprawy, jednokoło zapasowe. Tu są części naprawy i wydaje mi się, że 2 miejsca na ładunek. Tutaj chyba... Nie, właśnie nie wiem, czy to są średnie kłody, czy długie kłody. Znaczy, czy krótkie, czy średnie. No i kolejne części naprawy, 4000. No i tyle. Także, kurde, muszę powiedzieć, że spoko. Tutaj standardowo... Mamy tylko takie osłonki. Zderzak tylko jeden, niestety. Albo ten, albo bez tego. Tutaj do naprawy rzeczy, albo zbiornik paliwa 120, części naprawa. Zresztą chyba można wszystko kupić tak naprawdę. No i
obręcze razy dwa. No i są fajne tutaj kolorki, także te zmodyfikowane, nie? Spoko. No i figurki, jak mówiłem, wewnętrzne to jest to radyjko, klucze, siekiera, młotek, duży młotek, jeszcze większy młotek, no i tyle. Także tak wygląda. Dobra, kochani, my natomiast szybciutko lecimy tu, ponieważ jak widać mamy przetwórnię drewna, ostatni etap. Tutaj były potrzebne te metalowe rolki, które pokazywałem wam a propos tej misji, czy tego wyzwania, właśnie tym woronem, co jechaliśmy, wiecie, rajd wokół doków i tam mówiłem, że czeka na mnie przyczepa, czy ta naczepa, z metalowymi rolkami, ale pomyślałem sobie, słuchajcie, że przejeżdżaliśmy tę trasę z doków tutaj już tyle razy, że już mówię, dobra, zróbmy tę misję, zrobię sobie tę misję samodzielnie, czyli po prostu oddamy ją teraz. Bo materiały eksploatacyjne oraz metalowe rolki wziąłem z tego samego miejsca właśnie z doków, więc mówię, kurde, dobra, bez sensu. A po prostu ją zakończmy. Dusty i git. Hurra, dzięki za pomoc, teraz możemy dostarczać nowy typ desek w regionie. No właśnie, i chciałem zobaczyć, bo widziałem, że jest tutaj dostęp do magazynu, ale na Mapranerze było pokazane, że są limitowane te deski. I kurde, powiem szczerze, że przeglądając sobie wymagania kolejnych misji, to według mnie będzie brakowało po prostu średnich desek. Gdzie to jest w ogóle? Wiecie co? A, dobra. Bo to jeszcze nie mamy dostępu do modyfikacji, do magazynu. Musimy rozpocząć produkcję desek. No właśnie. I to, kochani, będziemy mieć teraz dostęp do magazynu. Dobra, czyli ja tego nie sprawdzę w tym momencie. Okej. Okay. Ale mamy jeszcze moment, albo dwa. Będę chciał, kochani, właśnie, między innymi, zrobić tę misję. Średnie kłody, krótkie kłody. Nie wiem, czy ją do końca zrobimy, z tego względu, że nie mam przygotowanych krótkich kłód, ale mam Freightlinera, który jest tu. Uwaga. Co to znaczy tu? To znaczy, że jest tu. Tu natomiast jest punkt artaczny. Będziemy przejeżdżać tędy Aramatsu Foresterem. Dobra, wiecie co? Zacznijmy od niego. Znaczy, jesteśmy w tym miejscu. Tu już sobie średnie deski jedne zapakowałem. I Aramatsu Foresterem po prostu przyjechałem sobie w to miejsce, tutaj, jak powiedziałem, tutaj. I tu jest fajna droga. I są tak naprawdę dwie drogi. Albo się jedzie tędy, bo będziemy jechać tu, więc w miarę blisko. Albo się jedzie tą standardową drogą, nie? I tu się skręca, tu jest przejazd też. Jechaliśmy zresztą tędy. Wtedy tym Azowem, nie? 73-210. Natomiast droga też prowadzi tędy. Tu wzdłuż. I na przykład albo tędy. Tędy pojedziemy. Albo jest druga trasa. Chyba jakoś tu. Czy jakoś tak. Także mam przygotowane po prostu dwie misyjki dla nas. I pomyślałem sobie, że średnie kłody mogę zapakować. Ale nie chcę na ciężarówkę, tylko chcę na platformę załadunkową. Czy wezmę 3? Wezmę 3. Dobra. Bo kurczę, bardzo rzadko używam tego. Tego żurawia. No pomyślałem sobie, że spoko. Także nie będziemy się spieszyć. Dzisiaj nawet będzie dłuższy odcinek, bo chciałbym skończyć. Chciałbym skończyć po prostu tę misję. Dobra. Mamy dwie. Wody. No trochę tak to. Dobra, 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 dobra. Chyba okej. Bo rzadko używam tych. O kurczę. Trochę do góry. Trochę dalej. Dobra. No i szybko to działa, nie? Ale faktycznie w rzeczywistości, bo tam widziałem parę filmów właśnie z pracy tymi właśnie forwarderami. Nie wiem, jaka to jest, kurczę, dokładnie nazwa po polsku, ale wiem, że polscy odwale też używają nazwy forward, także
Dobra. Co ty robisz? Czemu mi się obra... Aha, ty się kabiną obracasz. Dobra, git. Nie, tak. Dobra, zapakowaliśmy dwa i widzę, że tutaj się... Żuraw też przywraca z automatu. Dobra, git. Także, kochani, lecimy. Mam nadzieję, że ten Forester da radę. On jest dość mocny w gębie, w każdym razie, żeby przewieźć te wszystkie ładunki tutaj. Bo jechałem nim, aczkolwiek trasa może nie jest długa, jak widzieliście, bo to dosłownie kawałeczek przed nami, aczkolwiek... No właśnie. To może być problem. Chodzi o to, że tu przejazd jest dosłownie w lewo. No, kurde. Dawaj, dawaj. No fajnie, że do niego można podłączyć przyczepkę w ogóle, nie? Jakąkolwiek. No i tu niestety musimy skręcić w lewo. To będzie trochę, może to być problem. Bo muszę trochę okrężną drogą i on właśnie niestety nie lubi się... On się nie lubi obracać, kurde. No. Nie wiem, czy to drzewko przed nami będę mógł staranować, czy też nie. Mam nadzieję, że tak. Dobra, to będzie łatwiej. Dużo łatwiej będzie. I tą samą drogą jechałem Freightlinerem. No i właśnie, kurczę, najpierw Aramatsu Foresterem powinienem jechać, żeby wam pokazać, którędy tu jechałem. Tu jest wyjazd jeszcze, przez te kamienie jest w miarę. A może i nie? Tutaj to drzewo niestety mnie tu złapało. Ale podjazd tędy to jest tragedia. Natomiast to jest najbliższy punkt, kurczę, jaki jest. Dobra, 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 ciągnij, ciągnij, ciągnij go. Wiecie co, ja się tutaj chyba tylnym kołem złapałem. Puść to. I po prostu będę musiał bardziej najechać. Chyba, że tego drzewa nie można po prostu, wiecie, wyciąć stąd. Moment, moment, bo to przyczepka. Wiecie co, zróbmy tak. Ja odłączę przyczepę na razie. Zobaczę, czy... To jest kwestia przyczepy? Nie, to nie jest kwestia przyczepy. To jest kwestia, kurde, tego drzewa tu. Złapmy się tu. To muszę po prostu przestawić. O. Dobra. Już na padzie gram, bo kurde, powiem szczerze, jak pomyślałem sobie, że tędy muszę jechać. Czekaj. Cię złapię tutaj. Do odległości. Dobra. Dobra, mamy to. Mam nadzieję, że mi się tam przyczepa na tym drzewie nie złapie. A chyba nie, jest okej. No. Kurde, to jest miejsce na screenshota. Przepraszam. Dobra. Powinno być ok. No jak mówię, w drugą stronę nawet pustą, tutaj pustym forwarderem oraz przyczepką, to jest problem. Ale w drugą stronę jest trochę łatwiej, powiedzmy, poza tym drzewem. No i tyle, ok. Także... No także będę chciał wykonać jednak ten kontrakt. Ja wiem, że jest już 55 minut, ale będzie to troszeczkę dłużej trwało niż zazwyczaj. Chcę zobaczyć po prostu, czy... No tu jest niebezpieczny poziom wody. Ale nie uszkadza nam to pojazdu. Fajny ten.
forwarder. Ja się gdzieś tam, kurde, zaczepiłem. Nie mam pojęcia w tej wodzie. No droga tutaj prowadzi tą górką, ale bez sensu jechać tą górką, skoro mogę tędy jechać. Chociaż nie, pojazd, woda mi uszkadzała ten silnik, ponieważ przejedziemy prawo. Tu Freightliner stoi, żebym wiedział, że muszę jechać w lewo, żeby pokazać inną drogę. Natomiast my pojedziemy w prawo. Mam nadzieję, że tutaj jakoś się... że mi to jakoś nie uszkodzi za bardzo. Ale musimy po prostu przejechać tam, gdzie to drzewo jest. I tu... tu się jeszcze złapałem po prostu linką, nie? Za te przewrócone kłody z tamtego miejsca i było w miarę, ale tu jest naprawdę głęboko. Więc chcę zobaczyć, czy... czy... o właśnie, jak widać, mi uszkadza pojazd już. Ale mam nadzieję, że tragedii nie będzie. I nie bardzo rozumiem, czemu jadę w... mam na maksa w lewo. Dobra. Gdzie ty jedziesz w ogóle? Przewróci mi to. Dobra. Wyciągnijmy go. Czy ja mógłbym w sumie... wiecie co? Nie, ja go wyciągnę tam po prostu. Spróbuję przejechać tą samą trasą. To jest Freightliner też z moda. Ja go, wydaje mi się, że używałem na mapie właśnie sezonu 7. Dobra, już tak nie tego, nie mów, że twardo. Wcale twardo nie jest. No właśnie, tutaj problemów nie ma. Żeby przejechać. Nie. Zamontuj wyciągarkę tu. Tylko no właśnie. Nie sądziłem, że będę miał takie problemy tutaj. Powiem szczerze, ale... cóż. Tak, wiem, że z ładunkiem tutaj, że tak powiem... ta misja ratunkowa to nie jest najlepszy pomysł, ale w tym momencie nie mam specjalnie wyjścia. Muszę niestety być kamerą na wprost Aramatsu, więc właśnie nie wiem, czy stąd go złapię. Uj. Złapię go. Git. Ale go, kurde, wypchnę. A, w ogóle się te... tamta... o. Orzesz ty w dupę. Bo byłem za blisko go. Nie, jak mi woda nie uszkadza pojazd. Dlaczego uszkadza mi pojazd woda, skoro silnik jest wyłączony? Dobra, wiecie co? Ja pojadę po prostu tym... tym Freightlinerem. To jest dosłownie tam, nie? Po prostu tak bliziutko było. I myślałem sobie, a Aramatsu, kurde, da radę. Na spokojnie. No ale nie. No dobra, za chwilkę będziemy go tam ratować, tylko właśnie zostawię. Zostawię te deski, znaczy te długie kłody, ale nie mam pojęcia, czy tamte kłody, kurde, są średnie kłody, nie? Nie wiem, czy one będą. Znaczy one są limitowane, więc jak je stracę w ogóle, no to będzie... znaczy problem nie będzie taki duży, no kwestia jest odległości, nie? Do innego punktu tartacznego, gdzie jest dużo, chyba 18 tych kłód. Więc to akurat nie taki duży problem. No ale właśnie. Tutaj mamy takiego Freightlinera. Fajny. Podoba mi się.
On jest trochę zmodowany, on jest trochę wyższy, ale... ale praktycznie standardowy, jak było widać. Też się zakopuje w tym błotku tam i tak dalej, więc... no i prawdopodobnie będę go używał właśnie do przewozu długich kłód. Widać, tutaj są już deseczki, to wszystko inne. No dobra, kochani, ja go wyciągnę, spróbuję zobaczyć. Zobaczymy się tam na miejscu wypadku i zobaczę, czy tam da się coś uratować. Okej, kochani, jesteśmy na miejscu, natomiast nie wydaje mi się, żeby tutaj coś, kurde, było możliwe do naprawy. Nie. Złapnę go tutaj. Ja tam odłączyłem już przyczepę. Tego po prostu przewrócić. Wiecie co? Moment. Mamy, kurde, momento. Dobra, jest, cicho. Dobra, wiecie co? Zróbmy tak. Nie wiem, czy tutaj coś złapię. Czy tam. Tam przyczepkę, naczepkę, dwa kije. Bo niestety tego worona też mi znosi i to dość mocno. Chcę złapać gdzieś z tej strony to. I pociągnąć. Może te kłody tam będą. Co? Git. To cicho. Złapmy szybko. Kurde, żeby mi te kody... Nie. Żeby mi te kłody nie odjechały nigdzie. Może się to, kurde, uda uratować. Moment. Kurde, jest. Co za masakra. Nie, się masakra taka, że się udało jednak. No dobra, no zobaczmy, kurde, czy on sobie poradzi. Aramatsu dalej. Masz? No bo gdyby, kurde, nie ten wypadek, no to może by było dobrze, no. Okej, okay, ważne, że żyjemy, tak? Trochę jesteśmy uszkodzeni, ale działa, jedzie. Pyr. Elegancko. No i te krótkie deski, no to już sobie przywiozę, myślę, że samodzielnie jakoś. Tym siazowym albo czymś. Nawet dalej. Aż krótkie deski, krótkie kłody. Nie wiem, czy powiedziałem deski, czy kłody. W każdym razie chodziło mi o kłody. A nie, no fajny ten aramatsu jest. To jest kwestia rzeki tutaj, nie? Rwącej. No bo jak widzicie, jedzie. Tylko będę musiał się zmienić właśnie o, w ten, na ten tryb. Dobra, teraz się nawet przerzuciłem już na kierownicę. No tutaj mamy tylko te dwa joysticzki. Po drugiej stronie coś jest? Nie. Bo to się całe z tymi joystickami się obraca, nie? No i kurde, dobra. No i na spokojnie, powolutku. Daję radę. Wyjechaliśmy sobie. No z tego co wiem, to Aramatsu jest jednym z lepszych pojazdów ogólnie do błota, jeżeli chodzi o przewóz kłód. Kombinujmy.
No ale tak to kurde jedzie elegancko. Oho. Naprawdę? No, wyciągarka niezbędna jednak. A zawsze włączony jest dyferencjał. Znaczy ten all-wheel drive. Powolutki. Ale no mknie. I ważne, że zachował jednak te kłody. Właśnie pytanie, czy to jest kwestia tego, że kłody, na kłody nie działa specjalnie grawita. Fizyka tutaj nie, no działa. Także nie wiem, czemu je nie zmyło gdzieś tam. Ale no to bardzo dobrze, że nie zmyło. Bo jak mówię, to jest kwestia czasu, nie? No tak, zacząłem jechać tym Freightlinerem, ale mówię, dobra, kurde, Woron jest mocniejszy. Nie ma, wiecie, nie będzie miał przyczepki, więc będzie żwawy bardziej, gibki. Jadę tędy. Fuksem. I tak będę musiał przesunąć tę przyczepkę. No i nam zostaną teraz tylko krótkie kłody, ale tak jak mówię, no będę jechał tam po prostu i z powrotem, więc wytnę ten kawałek i będziemy się widzieć tutaj, gdzie oddamy te krótkie kłody razy dwa. No i to będzie, kurczę, kolejny kontrakt wykonany. Dobra, mamy to. Także wykonamy sobie ten kontrakt i to będzie to rozpoczęcie produkcji desek. Wtedy będziemy mieć dostęp do tajgi oraz magazynu. No i właśnie, i będą te w górach, właściwie to nie w górach, nie chciałbym w górach najpierw robić, chciałbym zrobić deskotawę przez płaskowyż. No i właśnie, to co mówiłem, że tutaj trzeba dostarczyć do domu nad rzeką długie deski i średnie kłody. Średnie kłody są tu, deski są chyba w tym magazynie, aczkolwiek zobaczymy, bo to są jedne średnie deski, nie? I to są ostatnie średnie deski, jakie są na mapie, dlatego... mam nadzieję, że tutaj w tym magazynie będą. Ale myślę, że tu... znaczy będę musiał to mocno przemyśleć, tę całą sytuację tutaj, gdzie, co, jak. Bo mamy właśnie dom nad rzeką, mamy dom przy wodospadzie. Tu potrzebujemy deski zwykłe razy dwa, które mówiłem, że zostawię w tym magazynie. Żebyśmy przejechali tu oraz krótkie kłody, ale krótkie kłody są chyba tu. Wydaje mi się, że tu. Czemu nie łapiesz mi punktu tartacznego, powiedz? No nie, ten punkt tartaczny, ten też nie. To jest ten nasz. Gdzie mamy krótkie kłody, średnie kłody tylko. Czemu tego punktu tartacznego, powiedz mi, nie łapiesz? Dobra. I tu są nieskończone. Także to git. No i tu jest również ta misja... To jest tam, przy wodospadzie, nad rzeką i w lesie długie deski. Ciekawe, skąd te długie deski wezmę. Chyba stąd. Chyba, że jeszcze zostały tutaj długie deski, ale średnie deski. No właśnie nie. No i właśnie, dlatego mówię, mam nadzieję, że w tym magazynie, który stworzymy, który odbudujemy, będą nieskończone różne deski, bo będzie źle. Natomiast tutaj w miarę ten przejazd jest tam na drugą stronę mapy. Także taki nam zostanie kontrakt. W górach podobna sytuacja, średnie kłody, długie kłody. Także tutaj trochę w Parku Narodowym będzie jeżdżenia. No i właśnie dlatego mówię, że będą... jeszcze jeden odcinek dzisiaj będzie. Właśnie jakiś, zobaczymy. No i dostarczę do przystani, średnie deski, to będzie w miarę. I właśnie mam nadzieję, że stąd. Bo jak widzicie, już średnie deski razy dwa i długie deski, także to sobie zrobimy. Szybciutko. No i zostaną właśnie nam te w górach, dostawę przez płaskowyż, także dużo, dużo dostarczeń krótkich kłód, długich kłód, nieopodal drogi właśnie tu. Do domu na wybrzeżu, średnie deski, no właśnie kolejne średnie deski.
że też mam nadzieję, że stąd. Krótkie kłody razy dwa. Chyba stąd, tak, bo są jeszcze sporo, także część po prostu poprzywożę i tyle, żeby to nie było długo. Dobra, kochani, lecę do garażu i widzimy się w tym miejscu. I cyk. Wspaniale, teraz możesz ładować różne rodzaje desek w strefie załadunku przy przetwórni drewna po drugiej stronie budynku. Superancko. Dobra, gdzie ta tajga? To jest dobre pytanie. No. Tu nie widzę. No dobra. Zobaczmy. W ogóle pojechałem inną stroną troszeczkę. Przez łachy. Jakoś, kurczę, pojechałem taką. Jeżeli was to interesuje. Tu. I tu. No. Tak jakoś. Mega szybko, kurde, było. Także prawdopodobnie tędy będziemy wracać. Będę tamtędy jeździł. Gdzie ta, kurde, tajga? Tu jest coś na wprost, ale to jest ta strefa załadunku domków. Powiem szczerze, że nie wi... Tu? Tam jest domek, ale tu jest miejscówka. Dobra. Nieskończone deski, nieskończone długie deski, nieskończone średnie deski. Mega. Dobra. Git. Bo na mapplanerze były pokazane, że tam raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pięć. No chyba, że to jest w tym? Na trudnym? Nie mam pojęcia. Dobra, gdzie jest ta tajga? To jest w ogóle? W obiektach. No nie widzę jej. Powiem szczerze. Bo tu jest ten, tu. No nie widzę. Chyba, że gdzieś, kurde. Nie, no nie. Bo tu powinna być pokazana, nie? Chyba, że... To jest kwestia, że ja ją dostałem odblokowaną w garażu. Znaczy, wiecie, o co chodzi? Mogę ją kupić. Ale tajga, kurde, na tym? Wydaje mi się, że miałem dostęp do niej wcześniej. Tu są te zmodowane. Tu. Tak mi się wydaje, że miałem do niej dostęp wcześniej. Feniksy. Bo to jest... To jest tajga z moda w ogóle, nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Czemu ja tego moda mam? Nie no, w sensie dlaczegoś go mam. Tego Zixa właśnie nie sprawdzałem, natomiast tutaj... Tego muszę, kurde, odblokować. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. Wydaje mi się, że on jest na Wisconsin, ale... Tak samo ten. Lands of Antarktyki. Bory różnego rodzaju. Stepy. No i tę. Pojazd niedostępny w Ameryce, ale wydaje mi się, że ją miałem gdzieś. Wiem, że w DLC, no to właśnie to DLC mamy. No dobra, kurde. Chyba, że miałem ją zablokowaną, nie mam pojęcia. Dajcie proszę znać, czy faktycznie ona była tutaj. Znaczy tutaj do kupienia. Znaczy do odblokowania raczej. Dobra. Aramatsu Forester, na tobie zakończymy. Widokiem. Natomiast zanim ten widok sobie zakończymy tak kompletnie, to muszę zobaczyć, co tutaj się będzie działo. Zostały nam cztery misje. Na pewno dostarcz do przystani, bo mamy średnie deski, długie deski. To jest na moment. Zrobimy sobie tę misję, no bo to jest prosta sprawa. Wezmę sobie tego worona tutaj. Mamy żurawia, więc tak samo pojedziemy jak tamtym Zaxem, czy Zixem, czy jak on się tam nazywał. Czy Zarem? Po prostu długie deski, a na to średnie... A nie, tu razy dwa jest. No dobra. To prawdopodobnie... Prawdopodobnie jedne deski zawiozę osobno, a potem ten? A potem długie deski i krótkie deski? Albo samodzielnie to zrobię, no bo to jest trasa, kurde, którą znamy już i nie pokazywałem jej, więc prawdopodobnie to samodzielnie sobie to zrobię. I zostaną nam trzy...
Trzy kontrakty długie. I to będę musiał się faktycznie przygotować i pomyśleć, co, gdzie, jak będzie, więc w sumie nie będę tego planował teraz, tylko na spokojnie sobie już poplanuję. A was, kochani, żegnam. Dzięki serdeczne za uwagę. Mam nadzieję, że się podobał. Wiem, że długi odcinek, ale no dosyć dużo zrobiliśmy dzisiaj, więc cieszę się. Cieszę się, że mamy dostęp do tej stolarni tutaj. Trzymajcie się. Pa, pa.